Radio Teatr. Duet prawie romantyczny. O, dzień dobry pięknej pani. Dzień dobry. No i smacznego wszystkim ludziom ciężkiej korporacyjnej pracy. No, jak widzę, twój zestaw poprzedni. Bułeczka, szyneczka, sałata i kawałek papryczki. No. Co, smaczna? No, owszem. Całkiem. Świeżutka bułeczka. Żenka dba, żeby codziennie była świeżutka. Proste, nie? Nawet gdyby nie była smaczna, to byś pewnie nie zauważył. Co mówiłaś? No, nie, smacznego. A może masz ochotę? Mam jeszcze jedną. Nie, co ty? Ja nie jadam takich rzeczy. To niezdrowe. Wolę swoje płatki. Niezdrowe? Co niezdrowe? Bułka z szynką? Przymówiłem ci, wszystko świeżutkie. Tak. Żona dba, żeby było świeże. Codziennie dostarcza ci świeże bułeczki na śniadanko. Białe, świeże bułeczki, chrupiące. A nigdy ci żona nie mówiła, że białe pieczywo niekoniecznie jest najzdrowsze? Nie zaproponowała czegoś innego? Czegoś zdrowszego? Miałbym jeść jakiś taki trocinowy chleb? Takie twarde placki? Nie musisz. Mógłbyś spróbować na przykład o bułki z pełnego przemiału. Nie, to jakie ciemne. Aha, ciemne, chrupiące. No jeszcze bardziej niż te białe. Spróbuj. No, ale nie wiem, czy... Czy żona będzie chciała podawać kanapki z innych bułeczek? No nie wiem, czy będą mi smakowały. A tak, bo smakować w życiu to może tylko jedno. Raz wybrane, niezmienne, trwałe, jedyne, satysfakcjonujące. Nie to miałem na myśli. Tak? Znaczy... Kurczę, Ala... Ja nie lubię zmian. No, nie za bardzo. No właśnie, nie trudno zauważyć. No a co w tym złego? Wybrałem to, co lubię, co mi odpowiada i trzymam się tego, proste, nie? A skąd wiesz, że inne zestawy byłyby nie tylko równie smaczne, ale także i o wiele bardziej atrakcyjne? Ja tam wolę nie ryzykować. Nigdy się nie dowiesz, co ci umyka sprzed nosa. No, życie jest sztuką wyboru. Wyboru? Ale przecież właśnie ty niczego nie wybierasz. Unikasz zmian, nawet tych niewielkich modyfikacji. Trzymasz się kurczowo, raz słusznej wybranej ścieżki. Naprawdę nigdy ci się nie nudzi, panie niezmienny? Ale czemu ty się czepiasz? Co ci przeszkadza, że mam pewne przyzwyczajenia? Po prostu lubię stabilizację. A czemu zaraz przeszkadza? No, po prostu wtedy zwrócić uwagę, że życie ma różne kolory, różne smaki, że może warto byłoby spróbować czegoś innego. No co tym ryzykujesz? No... A jak mi nie posmakuje? Od tego się nie umiera. Nie posmakuje, odstawisz, więcej nie weźmiesz. Wrócisz do białego pieczywa. A nie smak? A jak pozostanie niesmak? Po jednym kęsie? Nie przesadzaj. O! Widzisz. Widziałeś te nowe rozporządzenia? Całkiem interesujące, prawda? No. Tak, ale tam są daleko posunięte zmiany. No tak. No właśnie o tym mówię. Myślę, że te procedury bardzo uproszczą nam pracę. Jesteś pewien? No raczej tak. No, bardzo logiczne rozwiązania. Nie wydaje ci się? Ależ, drogi Mireczku, tam są daleko posunięte zmiany. Daleko posunięte. A stało się twoje kontinuum? Do tej pory nie było źle. Firma znakomicie funkcjonowała, prosperowała. Raczej nam to dobrze, prawda? No raczej. A jak zmiany sprowadzą nas na manowce? Powinieneś być pierwszym, który to protestuje. Ale mnie te zmiany się podobają. Więc nie każda zmiana jest B, Mireczku. Czyli mam rozumieć, że nawet czasami i ty jesteś w stanie poeksperymentować? Oj, Alka, przestań. Nie o tym rozmawialiśmy. A mnie się wydaje, że bardzo o tym. No to wytłumacz mi, jaki związek ma rodzaj pieczywa, który lubię, z procedurami opisującymi jakieś tam zachowania w firmie? Żaden. No właśnie, żaden. Ale ja nie mówiłam o tym związku.
Jak to nie? A niby o czym? Mówiłam o twoim stosunku do zmian. O tym, że sam zauważyłaś, że niektóre rzeczy trzeba zmieniać. Ale na miłość boską, co cię tak interesuje, co ja jadam? No? Nie to, co jadasz, tylko to, co mógłbyś jadać, bo cię lubię. No proste, jak mówisz, proste. No, dziękuję. To bardzo miłe. To naprawdę miłe. No widzisz? Ja cię nie namawiam do czegoś, co ci zaszkodzi. Ja nic takiego nie powiedziałem. No dobrze. Nic takiego nie powiedziałeś, to prawda. Wiesz co, daj mi już spokój rozmowie o zmianach. Okej, okay, jeden warunek. Warunek? Znaczy jaki? Przestanę mówić o twoim stosunku do zmian, jeśli udowodnisz, że potrafisz być elastyczny. Niby jak miał to udowodnić? To zaraz. A wcześniej powiedz mi, jak spędzisz jutrzejszy wieczór? No, jak zwykle. Kolacja, wiadomości, jakiś film. Pewnie zajrzę do netu. Standard. Basia jest domatorką. Basia jest domatorką, więc i ty musisz być domatorem? Czemu mnie to nie dziwi? Ale co w tym złego? A nie, nie powiedziałam, że coś w ogóle jest złego, nie? Na pewno? Na pewno, ale... Ale? Byłoby miło, gdybyś udowodnił, sam sobie oczywiście, że czasami umiesz chociaż troszeczkę coś zmienić. Alka, gadaj, o co ci chodzi? Jutro wybieram się z kilkoma osobami z biura do klubu. No mógłbyś mi, nam w ogóle towarzyszyć. No co ty, a Basia? Mam ją zostawić? No przecież mówiłeś, że jest domatorką. A poza tym my nie będziemy robić nic złego. Zwykłe spotkanie znajomych z pracy. Taki, no, wieczorek integracyjny. Nikt nie idzie z żoną, z mężem, z partnerem. No, więc? No, sam nie wiem. Wiesz co, chyba musimy wracać do pracy. Dzięki za propozycję. No ale... Nie wiem, nie mogę nic obiecać. Cześć, a jednak przyszedłeś. No fajnie, siadaj. Cześć. Przepraszam, że tak późno. Jaki huk, ale... A co, musiałeś zjeść Basią kolację, prawda? Żeby nie było jej smutno. No głupio mi było zostawiać ją. Taką samą. No wyluzuj, przecież nie zostawiasz jej na zawsze. Nie. A propos luzu, zamów coś. A tak, oczywiście. Coś dla ciebie? A wiesz, chyba to samo, bo wypiłam całego drinka, czekając na ciebie. Przepraszam. To samo, co dla pani, dwa razy. A gdzie pozostali? No pewnie gdzieś tańczą. Myślałem, że zamówiliście jakiś stolik czy coś. Mirek, stolik, tak, zamówiony, odmyślany menu. A po prostu tak przy barze porozmawiać, co nie można? Nie, no można. Czemu tak na mnie patrzysz? A wyglądasz jakoś inaczej, czy mi się wydaje? Nie, to pewnie dlatego, że nie mam garnituru. Dziękuję bardzo. Proszę. Nie dlatego, coś się zmieniło. Czekaj, ty inaczej zaczesałeś włosy. No, nawet czuć ślady żelu. No nie uciekaj, nic ci się nie stanie. Poprawimy ci fryzurę. O, teraz jest jeszcze lepiej. Ty, ja tylko... No, jakoś tak wyszło z tą fryzurą. A ładnie wyszło. A niektóre zmiany są korzystne, sam widzisz. Ale poczekaj, no do czego to doszło? To ty masz mi prawić komplementy. Takie inne czułe słówko. No tak, no. Ty też, to znaczy świetnie wyglądasz, zresztą jak zwykle. A to ja akurat nie chciałam wyglądać jak zwykle. To aj tam. Znaczy, chciałem powiedzieć, że... Dla ciebie chciałam wyglądać. Chciałem powiedzieć, że wyglądasz olśniewająco. Bardzo dziękuję, starałam się dla ciebie. Dziękuję. A co się tak nerwowo rozglądasz? Nie, no... Po prostu patrzę, gdzie są wszyscy. A po co się wszyscy? To ja nie wystarczam? Nie, no oczywiście, że wystarczasz, tylko... No to chciałem się po prostu przywitać z innymi. A jeszcze zdążysz, codziennie ich widzisz w biurze. No ciebie też widzę codziennie w biurze. Aha, udam, że nie słyszałam. Oj... Przepraszam, no głupio zabrzmiało, ale... Czuję się... Trochę nieswojo. Jest wieczór, późny wieczór. Jesteś w nocnym klubie. W dodatku nie ma Basi. Olka, przestań. To naprawdę nie jest zabawne. A w dodatku jesteś w towarzystwie atrakcyjnej, samotnej i bezczelnie szczerej koleżanki z biura, która najwyraźniej ma na ciebie ochotę. Teraz ja udam, że nie słyszałem.
Najwyraźniej ma na ciebie ochotę. O co ci chodzi? Przestań sobie ze mnie żartować. Ja sobie wcale nie żartuję. Mówię to bardzo poważnie. Ale ja nie bardzo rozumiem. Chyba odwrotnie. Chyba bardzo rozumiesz. Ala, to nie są tematy na żarty. A ja nie żartuję. Zaprosiłam, zwabiłam tu tylko ciebie. Wymyśliłam tę imprezę na poczekaniu, bo dobrze wiedziałam, że to jest jedyna szansa, żeby cię wyrwać z tego domowego ciepełka, ze spokoju, z niezmiennego menu. Alka, co ty mówisz? Jak to wymyśliłaś, ten cały wieczór integracyjny? Po co? Jak to po co? Słyszałeś, co przed chwilą powiedziałam? Naprawdę mi się podobasz. Alka, proszę cię, nie wygłupiaj się. Jak tak mówisz, to... Nie bardzo wiem, jak się zachować. A jak byś się chciał zachować? To mam ci podpowiadać, Wutasia? Ale ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji. W takiej sytuacji, powiadasz? No, nigdy kobieta nie mówiła mi, że się jej podoba. Nie wymyślała dla mnie takiej intrygi. Ty naprawdę mówisz poważnie? A jak byś wolał? Ale nie drażnij się ze mną, jestem już dostatecznie ogłupiały. Przecież wiesz, że mówię poważnie i nawet ci się to podoba. Ja ci się podobam, prawda? Ale ja nigdy... Co nigdy? No nie powiesz mi chyba, że nigdy nie podobała ci się żadna inna kobieta poza tą twoją Basią. No to podobają mi się kobiety, to jest chyba normalne. Normalne, no więc czego ty nigdy? Nigdy... Nie myślałem tak o żadnej kobiecie. Jak? Alka, proszę cię. Jest mi już wystarczająco trudno. Jest ci wystarczająco trudno powiedzieć mi, że też masz ochotę na małą zmianę tego codziennego menu? Ale to nie chodzi o małą zmianę. No nie chcesz mi się chyba oświadczyć. Ale jeszcze raz cię proszę, żebyś sobie nie kpiła. Już dobrze, wyluzuj. Choć muszę przyznać, że taki słodki jesteś. Taki zestresowany. Jak mam? Bardzo słodki. Jak mam wyluzować? Nie ułatwiasz mi tego. Greg, my nie jesteśmy tu po to, żeby sobie cokolwiek ułatwiać, tylko żeby sobie uprzyjemniać i urozmaicać, poznawać nowe smaki. Ale ty znowu swoje. No a co byś chciał usłyszeć? Że żartowałam? Że to tylko taki wieczorek integracyjny? Że spotykamy się w grupie naszych korporobaczków udręczonych codziennym dokręcaniem śrubek? Że spotykamy się tylko po to, żeby odreagować, obgadać szefów? To byś chciał usłyszeć? Naprawdę? No... Aha, naprawdę to byś chciał usłyszeć? No nie. Więc nie protestuj. Nie protestuj, kiedy mówię o tym, co oboje czujemy, czego naprawdę chcemy. Mnie jest naprawdę głupio. Bo ci się podobam? Bo mi się podobasz i... I masz ochotę na zmianę pieczywa. Przynajmniej na chwilową zmianę pieczywa. Zawsze jesteś taka bezpośrednia? Tylko wtedy, gdy wiem, że już pewne rzeczy mogę nazywać bez okródek. A mówisz to z taką swobodą, jakbyś nie przykładała do tego, co się między nami dzieje, żadnej wagi. Jakby to była, nie wiem, rutyna. Ej, przypominam, że to ty jesteś miłośnikiem rutyny. To ty lubisz powtarzalność. To ty unikasz zmian. Ja je uwielbiam. Uwielbiam eksperymenty. No i ja jestem tym eksperymentem. Właściwie, kiedy to słyszę, nawet nie czuję się specjalnie zaszokowany. Czego się miałem spodziewać? Wiesz co, ja już sobie pójdę. Ej, nie bądź taki wyrywny. Wyrywny? Wyrywny. To bardzo ładne słowo. Moja matka tak mówiła. Ale nie do mnie. Ja nigdy nie byłem wyrywny. To nie bądź i teraz, dobrze? To nie o tobie mówiłam eksperyment. To o nas. O nas? O dwójce ulepionej z zupełnie innej gliny, którą łączy jedynie praca w jednej firmie. Nudnawa, ale satysfakcjonująca finansowo. Chociaż nie, to nie jest tylko praca. Łączy nas coś jeszcze. Co? A niektórzy nazywają to chemią. Nasze przeciągłe spojrzenia, niedomówienia, no i ta ochota, żeby spróbować. Ty mi się rzeczywiście od zawsze podobałaś. Ale musiałeś czekać, aż ja zacznę? I że wymyślę jakiś podstęp, zastawię pułapkę? Zrozum, ja nigdy wcześniej... Nigdy wcześniej tak nie podobała ci się żadna kobieta. Dobra, to już wiemy. Czego jeszcze nie robiłeś wcześniej? Nigdy wcześniej
Nie zdradziłem swojej żony, nigdy nie zdradziłem Ale nie nazywaj tego zdradą. Tak będzie łatwiej. A jak mam to nazywać? No przecież wiesz. Nie wygłupię się z tą zmianą pieczywa. A czemu nie? To nie brzmi tak kategorycznie jak zdrada. A poza tym... Rano naprawdę podam ci bułki z pełnego przemiału. Świeże. I zobaczysz, jakie będą chrupiące. I jak będą ci smakowały. Cześć. A co, nie przywitasz się ze mną? Nawet na to nie zasługuję? Dzień dobry. O, jak oficjalnie. No chyba znamy się na tyle dobrze, żeby sobie mówić co najmniej cześć. A ja myślę, że znamy się na tyle dobrze, żeby co najwyżej mówić sobie dzień dobry. O, dobre i to. Nic nie jesz? O, może trochę sałatki? Smaczne? Dietetyczne? Nie, dziękuję. To tak zwane zdrowe jedzenie jakoś mi nie wychodzi chyba na dobre. Rozumiem. Tym samym ogłaszamy triumfalny powrót białego pieczywa. Może jest pyszne, odrobinę tuczące i całkiem demodę. Kto dzisiaj, mój drogi Mirku, jada białe pieczywo? A propos, gdzie ta twoja kanapka powszednia? Nie ma. Basia ci nie zrobiła? Nie. Mamy ciche dni. Ciche dni? No chyba jej nie powiedziałeś. Powiedziałem jej. Powiedziałem. Nie radziłem sobie z tym. Z tym między innymi poczuciem winy. To było naprawdę parszywe uczucie. Parszywe. Parszywe uczucie? Poczucie winy w ogóle? Co ty mówisz? No mieliśmy tygodniowy romans, o, biurowa przygoda. Czasami u mnie, czasami w biurze, no nawet nie romans. Było miło, ale jak to mówią, nie ma co przyzwyczajać się do dobrego. A ty zrobiłeś grecką tragedię, kiedy ci powiedziałam, że już czas na zmianę pieczywa. Tym samym miałeś wolną rękę. Mogłeś rozejrzeć się za innym gatunkiem bułek. No wybór jest ogromny. Chcesz znowu prosić, żebyś nie kpiła? No może dobra, trochę sobie pokpiwam. Ale po co ten patos? To zupełnie jak wtedy. Kiedy? Wtedy, kiedy prosiłem cię, żebyś ze mną nie zrywała? Daj spokój, co to za zerwanie? Po prostu skończyła się przygoda, tyle. Tyle. I po co jej mówiłeś? Nie umiałem. To było za silne. Więc trzeba było wypłakać się na ramieniu żoneczki. A najlepiej to w ogóle jakby cię jeszcze pocieszyła. Ala, trochę za dużo. Licz się za słowami. Wiesz, że lubię nazywać rzeczy po imieniu. Bezpośrednio. No, oczywiście wtedy, kiedy jestem pewna, że mogę sobie pozwolić. A teraz to ja mogę sobie pozwolić na wszystko, prawda? Bo gorzej to już o mnie nie pomyślisz. No rzeczywiście, gorzej trudno by było. Skoro nie może być gorzej, to ci jeszcze powiem, że to było cholernie głupie. To pożal się, co? Boże, przyznanie do winy. No nie mogłeś się odgryźć, no nawet na mnie to jej dowaliłeś, tak? Zadowolony? Nie, czekaj, jakby cię zapytać, oczyszczony? Akurat ciebie nie powinno to obchodzić. Czemu? Przecież jeszcze 2 tygodnie temu byliśmy parą. Biurową, ale parą. Mam wrażenie, że się chyba nawet trochę lubiliśmy. Czas przeszły jest tu jak najbardziej uzasadniony. Uspokój się. Oczywiście, że tak. Lubiliśmy siebie, czas przeszły. Chcesz, bardzo proszę, ale po co komplikować sobie życie? Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej. Szkoda, że nie rozumiałeś tego, co ci dokładnie mówiłam. A co powinienem dokładnie zrozumieć? Że proponuję ci chwilową, no dobra, trzymajmy się tej metaforyki, chwilową zmianę pieczywa. Subtelność to twoje drugie imię. Zdaje się, że nie szukałeś we mnie subtelności. No, nie szukałem. Ale też nie mogę powiedzieć, żebym znalazł wszystko to, czego szukałem. Tym bardziej trzeba było wrócić do domu, ale nie po to, żeby się wypłakiwać jej w mankiet. Czemu ty jesteś taka cyniczna? Nie wiem. Bo lubię? Tak jest zabawniej? Może po prostu tak jest bezpieczniej. I co? Zadowolona? Ja tak. A ty? Przeczekaj tę twoją burzę. Pokornie wcinaj białe pieczywo, kiedy w końcu je dostaniesz. A po pewnym czasie zacznij rozglądać się za innym rodzajem bułek. W słuchowisku Duet Prawie Romantyczny wystąpili Magdalena Fijałkowska i Jarosław Zoń. Audycję akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit, a wyreżyserowała Agata Kos-Dybała.